Siemaneczko! Witam w kolejnym odcinku Skull of the Sea. Dawno mnie nie było. Znowu zaniedbałem troszkę odcinki. Za dużo streamów, kurde, było ostatnio. Zapraszam na Twitcha, na YouTube'a, na streamki. I lecimy dalej z tą zagadkową gierką. Trzeba ją ukończyć i zrobić ankietę na następną. Mam nadzieję, że to jakoś szybciej będzie szło. Niedługo. Córka za opóźnienie, no ale jest. Zostaw lajeczka, zostaw subka, komentarzyk. Lecimy. Dobra, gdzie my skończyliśmy? My skończyliśmy tutaj jakąś tą płynąłem. Ktoś tu rozbił obóz, czyżby dotarł tutaj Henry? Looks like a means of transportation to get to that sanctuary. No, płynęli jakimiś łódkami, czy czymś. Dobra, ale tu głośno. Czekaj, bo to jakieś kolejne kręcone schody. Kolejny obraz. Seems to show two possible courses of action. One means transformation, and the other means death? No tak, to wiem, że są dwie możliwości. Śmierć lub przemiana. Ty na razie jesteś przemieniona chyba. Ciekawe, to jest ten wodospad. Jest jakiś... Co to jest? Czy to musi być tak głośno? Dobra, czyli trzeba wszystkie odpalić razem. Tam na końcu. Czyli tak, ta idzie pierwsza, ta idzie druga chyba, ta idzie trzecia, a ta na końcu. Tylko ciekawe kiedy. Gdzieś mniej więcej teraz. Okej, tamta nie doszła. Czyli tak, gdzie najpierw ta. Najpierw idzie ta, później idzie ta. Później idzie ta. A na końcu idzie ta. Chyba, chociaż tamta strasznie powoli leci. No. Może ją pierwszą puścić? Strasznie wolno ona idzie. O, może. Okej, dobra, to jest jakaś łódka, ale ja chcę iść do tego obozu jeszcze zobaczyć. Czyli łódkę się udało zdobyć. Jezu, pies mi wchodzi. Idź się połóż. Głośno tu strasznie. O, trochę ciszej się zrobiło. This. Oh my God. No właśnie. Did I almost forget about Harry? Tak, powiem ci, że trochę żeś zaniedbała go. Łódź, środek transportu. Czy on tu był? Spójrzmy, co napisał. My dear old pal. It's only Cass and me now. I have much to thank her for. Even if our friendship is worn thin due to hunger and fatigue. If she hadn't insisted so much, we'd never have convinced Teharoa. He guided us as we followed the river down from the mountain peak. And that's how we found this entrance. And the mural. Maybe I can't undo what's happening to you, Nora, but I think I can try to become like you. O kurwa. The original inhabitants of this island took slaves to a sanctuary, and there they performed a ritual. Teaharoa said the ritual was madness, and he didn't want any part of it. He and Cass argued violently. Okay, czy on od nich uciekł? When we woke up the next morning, he had left. I know it sounds strange, but you have to trust me, my love.
I know this is going to work and we can be together. You understand what that means, don't you, Nora? We have a second chance. With more love than ever, Harry. Hey, czy on chciał się przemienić? What ritual are you talking about? Why on earth would you want to become like me? Please don't be a fool. You don't even know if that ritual of yours is going to work. Dobra. Somebody painted these symbols on the wall. Przemalowała coś. Spójrzmy. Te symbole na ścianie muszą być ważne. No dobra, zobaczymy. You followed the river from the temple summit, and it took you some days to find this entrance. Ruiny, nic mi po tym. Gdzie jest ta świątynia? Biała piaszczysta plaża. Teora budujący tratwę. Okej. A sanctuary. Harry, was that where you went? Dobra, czyli on poszedł w stronę tej świątyni i chciał ten rytuał. Oh dear, poor people. Is this why I'm changing too? Ciekawe, ciekawe. So the guide left the expedition. That would explain the workshop on the White Sand Beach, where I arrived. Monsieur Everhart, Madame Ward, na tej wyspie zginęło już dość ludzi. Pomagałem wam tak długo, jak mogłem, ale nie zamierzam brać udziału w tym obłąkanym rytuale. Wracam na białą piaszczystą plażę, żeby zbudować tratwę i wydostać się z tej maudite. Zaczekam trochę na wypadek, gdybyście zmienili zdanie, ale niedługo. Marururuaw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 
Jakoś tak. Dobra, to chyba brałem. Tak. Harry, that look on your face. No, zacząłeś chyba. You look deranged. They seem to loathe each other. Nie mogę patrzeć na twoją opętaną twarz. Nie znoszę hałasu, który robisz jak żresz. Nie mogę cię znieść. Zaczęli się strasznie nie lubić chyba. She doesn't seem to care much about Harry. And she doesn't seem to be thinking straight either. Z dnia na dzień kondycja psychiczna Harry'ego coraz bardziej się pogarsza. Dziś powiedział, że musi gdzieś odprawić jakiś rytuał. Muszę to dokładnie sprawdzić, nie mogę przerwać tego, co do tej pory robię. Słuchać go i udawać, że się z nim zgadzam. Nie mogę go znieść, ale muszę być ostrożna. Zostaliśmy tylko ja i on. Oraz czarna posoka. Tu zaczęło się robić, kurde, widzę... ładny gnój się zaczął robić. Jest jak tu czerwono. No jest pięknie, tylko tak... Tylko tak trochę czerwono. Czy ja tu coś mogę zobaczyć? A jest jakaś drabina. Ale nie mogę tam wejść. No nic, trudno, idziemy do tej łodzi w takim razie. Bo tu raczej już nic nie ma. Robi się ciekawie. Ciekawe, czy ona też tamta z nim poszła do tej świątyni. I czy ten rytuał się w ogóle odbył. Jemu się trochę w głowie zaczęło pierdzielić. Od tego wszystkiego. Dobra, płyniemy. Jest taki głośny ten wodospad jest. Był taki przygłośny. Okej. Okay. Gdzieś płyniemy jakimś kanałem. Chyba kolejny rozdział, jak się wydaje. No, co jest? Zatopione. Ukończ rozdział piąty.
i Halgofm. It all makes sense. Nothing bad is going to happen to me here. As menacing as this place might look. The island, the ooze, those sea creatures. They're just defending themselves. Like a wild animal against an unknown threat. Tam coś pływa w ogóle. That's how they perceived the expedition. Like a threat. But I, on the other hand, I wasn't a threat. And I definitely wasn't unknown, was I? Co to jest za uśmiernicka? They seem to recognize me. As if I was no tak jakbyś właśnie była jednym z nich już. Tego się nie obawiasz? Niczego? Everything seems so distant now. As if I first stepped on that white beach. W ogóle to pierdol to wszystko. Idź sobie pływać z rybkami. It can't be. Yesterday was a new moon. Did I lose track of time or maybe this place isn't subject to the laws of physics. That's the only explanation I can find for this surreal night. Ja to jest w ogóle schodów. Ciekawe, czy to wszędzie będę musiał iść. It's hard to believe everything is real. Maybe it isn't. Maybe I'll open my eyes sometime and I'll be back in our home in Inglewood and everything will be as before. No tak nie wiem, nie wiem. My perfectly ordinary life with Harry. My daily routines. My illness. That will be as before too. And then I'll need to shake off this strange feeling that I have now. Feeling that I don't really belong there anymore. And with there, I don't mean Englewood, or Boston, or Newburyport. I mean, how is it possible that the strange events of only 2 days on this island makes more sense to me than the life no, nie that wiem, I've been living sens. For years? Chcesz to zostań tutaj, kurde. Wyjdź za Tarzana. Żyj z małpami jak Henry. Dobra, dopłynęliśmy gdzieś. There it is. The sanctuary. Świątynia. Mam jakieś rzeczy na kartce narysowane. Where you went, Harry? Was this your last stop? Myślicie, że to jest ostatni rozdział? No jest świątynia niby, no to co może być dalej? Dobra, są jakieś namioty. Czemu jest ich tak dużo, skoro jest tylko... Przecież nie, czekaj, są dwa. Chyba. Jeden to jest pewnie tej. Although it's little more than a few things scattered about. Dobra, tu nic nie mogę wziąć. To jest kolejny list. My dear old pal, I never should have trusted Cass. I thought she cared about you, but she's just mad. Kurwa. Obsessed with this place. I can't trust her to help me overcome the last obstacle. This door. I know how to open it. But what I have to do is mix my blood with the black ooze. Am I mad for even considering that? It's the only way we can be together. It has to work, right? All this can't be a coincidence. The ritual is made for the two of us, isn't it, Nora? I wish you could be here to... Damn it. I have to think it over. I can't. Tomorrow. Leave it for tomorrow, damn it. Stop writing. What are you saying, Harry? Don't you see what the black ooze does? What it did to the doctor? Are you out of your mind? No zaczęło ci się pierdzielić trochę w główce. Gościu. Kolorowy. Ciekawe, czy on to zrobił, czy nie w końcu. Harry, what is this? Looks like the ramblings of a madman. Nora, musimy zrobić to razem. Zmieni mnie. No ciekawe. I co zrobił z tą... Cassie? A library? What are you talking about, Harry? Miałam dziwny sen. Stałam w jakiejś olbrzymiej bibliotece i wypatrywałam się w obrazy z innego świata. Nie wiem, o co chodzi. The blood of these creatures.
Some sort of catalyst. Heavens. This dagger looks exactly like the one I have. No. No dobra. Tu mamy jakiegoś gościa. Jego mościa. Mogę go obejrzeć? Nie. Spójrzmy więc. Tu nie mogę iść chyba, raczej nie. Okej, czy ja coś tu mogę obejrzeć, żebym czegoś nie przeoczył przy tej świątyni wielkiej. Dobra, idę do tego drugiego obozu. Tu coś mamy. Tu jest ten miecz. I krew. Black ooze on a petri dish. My god. This syringe has traces of black ooze. What the hell were you thinking? Ciekawe, że to wstrzyknął. These patterns look too familiar. Czekaj, zanim tu wsadzę cokolwiek, to sobie przejdę tutaj. No, tak, kurde. Duża ta świątynia. Dobra, zobaczmy tutaj. Kogo to jest obóz? To pewnie jest obóz Cassie. Cass chyba znalazłem odpowiedź. Muszę wrócić do domu i zabrać tu Nora. Uciekaj, proszę. Okej. So I have to put my hand inside. No zobaczymy. Moby Dick. Its pages are hollowed out. To jest kształt tego sztyletu. Przecież widać, to nie jest dziwny kształt. A camera. It must be Cassandra's. Harry asleep in his tent. Jezu, ona go creepy photograph. Zdjęcia mu robiła. She sounds completely out of her mind. Okej, okay, czyli ona mogła też zrobić mu krzywdę. Co my tu mamy? Kaczka. Let's give it a try. A czemu tutaj? Ouch! Oh! Ah! What was that? Looks like a tattoo, but it isn't. Those are my spots. They've moved. Plamy na mojej dłoni przestawiły się, tworząc jakieś symbole. Dobra. Mamy jakieś symbole. I co? Trzeba iść chyba do tego na środku czegoś. Jeszcze jakiś jeden obrazek jest. Spójrzmy na niego. This mural seems to describe a ritual involving blood. No jest ten sztylet. Okej. Okay. Czyli ten rytuał istnieje. Dobra, sprawdźmy, czy tam wejdziemy. Tam jeszcze coś na górze jest chyba. Tak, tam jest coś. Nie wiem, dobra, odpalam to. Mamy sztylet. I really hope this works. Ciekawe, skąd on miał sztylet. Użyj rytualnego sztyletu. Tam na górze coś jest. Nie wiem, jak tam wejść jeszcze, ale zobaczymy. Może tutaj jakoś będzie można. No dobra. Trail of blood. Someone was hurt. Czy to są łuski od pistoletu? Jak wyglądają? There's a bullet hole in here. No. Jest pistolet. Goodness. And the gun barrel is empty. Czy Cass strzelała do niego, czy nie? Ciekawe. A woman's earring stained with blood. My God. A może to nie on jej zrobił, tylko ona jemu. If he's behind that door, I wonder which Harry I'll find. How much would be left of the man I love? And how much of the man who has lost his sanity in this place? No, zobaczymy, no. Nora, nie masz się na zapas. Teraz tak, co my tu mamy? Jakieś parę drzwi. Jezu. All these papers are riddled with incoherent doodles.
I wonder what this means. Smoki, gargulce, zwierzęta. Those stone statues seem to rotate with this switch. Okej. Okay. Są jakieś kule? Co to jest? Szkoła. Dobra, zobaczymy, co z tymi drzwiami się stanie. I wonder what this means. No, to nie są drzwi. Mamy kolejny rysunek. Trzeba je pewnie przerysować. Tego nie mogę. Przerysować. Okej. Okay. Jakaś dziura jest w ogóle. To ta maś chyba na dole jest. Chyba ta. Wejdziesz na te schody. They carried these people here to test them. Like a challenge of some sort. No ciekawe, ciekawe. No, co jest? Dobra, spójrzmy, czy to mogę przerysować. Mogę. Ale to kurde, jest parę takich drzwi. Nie wiem, które mam otwierać. Shining constellation. I better draw it. No dobra. Rysowałem, no i co z tego? Co z tego mam? An eye and a star. Look at the stars, maybe. The stars are aligned, forming a constellation that I don't recognize. That is not the same sky you can see from Earth. And if that's not the Earth sky, where am I now? Co? O kurde. Dobra. To odpalone. Zobaczymy, co drugie. I coś się stało? An eye and a star. Look at the pentagon-shaped symbol with channels in its edges. What was it used? Mamy pięciokąt. No, co z tego? To jest chyba znowu ta maś. Z tym coś trzeba zrobić. O kurde. Circular stones with strange carved symbols. These icons on the wheel are the same as the constellations I have on my hand. No dobra, wciśnij to, zobaczymy. No tylko to mogę wcisnąć. A co dalej? No zobaczymy. Czy coś się stanie? Okej. Okay. Jeszcze jedno. No i co? Gówno się stało. It's a pentagon-shaped symbol with channels in its edges. What was it used for? Czekaj, czekaj, jeszcze spojrzę na te drzwi jeszcze raz, bo nie wiem, czy one się... Czy to było coś? Nie, no nie ma to nic, żeby to spojrzeć na to. No i to, co ja mam tu zrobić teraz? Kurde. Jak wcisnę jeszcze raz to? No nie mogę. Coś tu nie gra.
Czy ja mogę coś zrobić innego tutaj? Wyciśnij to. No nie mogę innych wcisnąć. An eye and a star. Look at the stars, maybe. Ale patrzyłem w gwiazdy. I to mi nic nie daje. Dobra, sobie tutaj poszukam i zaraz wrócimy. Jak coś odkryję. Dobra, jedne te drzwi mi nie zaskoczyły w ogóle, żeby je przerysować. Teraz mamy wszystkie. I jak to działa? Ja mam ten rysunek tu na tej dłoni. Wiesz, to całe oko. Ja mam rysunek tak. Pokazał mi ten rysunek, dobra. Ale tu się, kurde, nic nie dzieje. Teraz mi jaki pokazało? To nie jest ten rysunek. It's a pentagon-shaped symbol with channels in its edges. What was it used for? O, 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 coś zaskoczyło. Dobra, mam jakieś drzwi otwarte. Okej. Okay. Nie wiem, jak to zrobiłem. Coś się musiało tam narysować ciekawego. Kolejne malowidło. Czy ja mogę stąd je obejrzeć? Okej. Okay. Jestem gdzieś na zewnątrz. Aha, o kurde. Riddled with nooks and crannies and endless stairways. Nie wyrobimy się w tym odcinku jeszcze z tym wszystkim. Widzę, że to jeszcze będzie trwało. To jest kolejna ta. Czy nawet tak się kurde... Nie, no, dziwne, żeby nie bolało, naprawdę. Ale jest jakiś kolejny symbol na ręku. Okej. Okay. I co, muszę teraz wrócić? Chyba tak. Ile to jest minut? I felt like I was trespassing. But now I feel like this is where I belong. Trochę ciężko, kurde. Będziemy musieli zaraz dokończyć. No dobra, to teraz jak mam to otwierać dalej? Czy mam zamykać tamte, czy nie? Spróbuję najpierw wcisnąć tutaj, na przykład. Nie, nie, czekaj, tam to był symbol. Mi się wydaje, że jeden z nich chyba muszę zgasić, tak mi się wydaje przynajmniej. A jak jest, to nie wiem. Albo wszystkie zgasić. Jeszcze raz robić. A nie, bo teraz mi się ten pojawił. Dobra, czekaj.
Mogę wcisnąć dwa na raz? Nie, albo ten, albo ten. Nie bardzo kumam. O co tu chodzi? Czekaj, 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 czekaj. No na pewno nie, dobra. Pogrzebię sobie i zobaczymy. Najwyżej wytnę ten kawałek. Dobra, otworzyły się drzwi. Dobra, jakoś mi się udało to zrobić. Chyba tak, czekaj, bo wcześniej były tamte. Teraz są te. Po prostu nie było słychać. Ja myślałem, że to po prostu animacja będzie. Wcześniej, czy to było? Nie no, dupa, to się nie otworzyło. Czekaj, jeszcze raz. Gdzie jest to oko? Tu jest. A, ja nie to odpaliłem. Czekaj, może to trzeba odpalić. No nie z tej strony patrzyłem na to. Powinno być to raczej chyba. Dobra, jest. Okej, udało się. Dobra, wchodzę tutaj, biorę to i będziemy zakończać. I w kolejnym odcinku sobie już dokończymy. Raczej chyba to powinien być koniec już. Okej, znowu jestem gdzieś na zewnątrz, nic nie widzę. Ciemno tu. Tam są jakieś te... O jest, panie. No będę musiał się przemieniać pewnie w tom. Te? Ciekawe. Trzeci raz. Dobra, jest kolejny zapisany. Okej. Dobra, zakończymy tutaj i dokończymy sobie tą zagadkę w następnym odcinku i myślę, że tam ten już kolejny będzie ostatni. Chyba, no bo to w sumie już chyba powinien być koniec. No zobaczymy. Zostaw lajeczka. Siema. Lajeczka zostaw, komentarzyk. Wpadaj na streamki. I do zobaczenia w następnym odcinku. Siema.